Ekonomia w jednej lekcji. Temat: czy nadal biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza? Profesor Cyril Northcote Parkinson, historyk brytyjskiej marynarki wojennej, wykładowca nauk politycznych, pisarz, autor około 60 książek, z których najsłynniejsza pod tytułem Prawo Parkinsona dotyczyła rozrostu biurokracji na przykładzie brytyjskiej floty, która w roku 1928 była zaledwie cząstką floty z roku 1914. 20 wielkich okrętów bojowych w porównaniu z 64. W tym samym okresie liczba urzędników admiralicji, mimo że, jak pisze profesor Parkinson, w omawianym okresie nastąpił raptowny rozwój techniki morskiej, wzrosła z 2000 do ponad 3500, tworząc, jak mawiali złośliwi, wspaniałą marynarkę lądową. Jak w wydanej po raz pierwszy przez University Yale w 1944 roku biurokracji pisał Ludwig von Mises, austriacki ekonomista, właściwie polski, bo urodził się we Lwowie w 1881 roku, czyli stolicy będącej pod zaborem austriackim Galicji. Historyk, logik i socjolog, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli wolnorynkowej, bardziej społecznej niż matematycznej ekonomii, to znaczy szkoły austriackiej w ekonomii. Najbardziej znany jest ze swojej pracy nad studiami porównującymi komunizm i kapitalizm. No więc Mises pisał, że ludzie odczuwają urazę nie do biurokracji jako takiej, lecz do wkraczania przez nią we wszelkie strefy ludzkiego życia i ludzkiej działalności. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, co tak naprawdę biurokracja oznacza, jak pisał, musimy rozpocząć od analizy działania motywu zysku w ramach społeczeństwa kapitalistycznego. Nieznajomość istotnych cech kapitalizmu jest wśród ludzi nie mniejsza niż brak znajomości cech biurokracji. To niestety słuszna ocena i dziś. Powszechnie krążące fałszywe legendy, rozpowszechniane przez demagogiczną propagandę, nakreśliły całkowicie fałszywy obraz systemu kapitalistycznego, pisał Mises. Kapitalizm poprawił dobrobyt materialny mas w sposób dotąd niespotykany. Wielkość populacji w krajach kapitalistycznych jest obecnie kilka razy większa niż miało to miejsce u zarania rewolucji przemysłowej, pisał w 1944 roku Mises. Dziś to już blisko 10 razy większa populacja. A obywatele tych państw, jak pisał, cieszą się dużo wyższym standardem życia niż, uwaga, standard życia elit w wiekach minionych. Można dodać, że tak jak przed rewolucją przemysłową przełomu wieków XVIII i XIX, 90% ludności żyło w skrajnej biedzie, czyli blisko 700 milionów ludzi, tak później te proporcje zaczęły się odwracać i dziś to 10% populacji wynoszącej 8 miliardów, czyli 800 milionów ludzi. Oczywiście można też powiedzieć, że liczba ludzi żyjących w skrajnej biedzie zatem wzrosła z 700 do 800 milionów, ale trzeba pamiętać, że w tym samym czasie liczba ludzi nie żyjących w skrajnej biedzie wzrosła ze 100 milionów do ponad 7 miliardów. Wzrost gospodarczy na głowę na przestrzeni wieków rysuje się, proszę Państwa, w kształcie kija hokejowego, leżącego płasko, gdzie przez setki, tysiące lat wzrostu praktycznie nie było. Dopiero od XIX wieku zaczął szybko rosnąć i wzrost gospodarczy, i długość życia przy spadku śmiertelności niemowląt. Po prostu bez specjalizacji i handlu nasi dalecy przodkowie konsumowali tylko to, co mogli zrobić sami. Tak więc to specjalizacja i handel wyjaśniają zdumiewający wzrost produktywności i produkcji w tak krótkim czasie ostatnich dwóch wieków, po tysiącleciach głodu, niskiej, średniej długości życia i nieuleczalnych chorób. Źródła, linki jak zwykle pod filmem, także zapraszam do obejrzenia mojego filmu o pierwszej księdze Bogactwa Narodów Adama Smitha. Ale wróćmy do biurokracji i książki Misesa pod tytułem Biurokracja, w której dalej pisze. Komisariatem policji nie można kierować, posługując się metodami nadającymi się do prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego. Ale na przykład piekarnia służy określonej liczbie ludzi, mianowicie jej konsumentom, sprzedając im wyprodukowane przez siebie pieczywo. To patronat konsumentów jest społeczną legitymacją rentowności przedsiębiorstwa, jakim jest piekarnia. Komisariat policji natomiast nie może sprzedawać swoich produktów. W cudzysłowie produktów.
Jego osiągnięcia, jakkolwiek cenne, a nawet niezbywalne, nie posiadają ceny rynkowej, a zatem nie można ich zestawiać z całkowitym kosztem poniesionym dla ich dokonania. Nikt nie przeczy, że metody zarządzania Wydziałem Policji różnią się istotnie i radykalnie od zasad stosowanych przy zarządzaniu przedsiębiorstwem nastawionym na zysk. Biurokracja wraz ze swoimi zaletami i wadami, sposobami działania i funkcjonowania może być rozumiana jedynie poprzez zestawienie z działaniem motywu zysku, tak jak funkcjonuje on w kapitalistycznym społeczeństwie rynkowym. A wydajność urzędów, jak pisze dalej Mises, oraz wydajność przemysłowa to dwie zupełnie różne rzeczy. Tak jak nie można poprawić zarządzania fabryką, przyjmując jako model komisariat policji, tak nie można poprawić wydajności urzędu, dajmy na to skarbowego, przyjmując metody stosowane w fabryce samochodów. Biurokracja zatem sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Jest ona metodą zarządzania, jaką można stosować w różnych obszarach ludzkiej działalności. Istnieje takie pole, mianowicie zarządzanie instytucjami państwowymi, które z konieczności wymaga metod biurokratycznych. To, co obecnie wielu ludzi uważa za zło, jak pisze Mises, nie jest biurokracją jako taką, lecz rozszerzaniem sfery stosowania zarządzania biurokratycznego. Owo rozszerzenie stanowi nieuniknioną konsekwencję postępującego ograniczania wolności indywidualnego obywatela, obecnej tendencji polityki gospodarczo-społecznej do zastępowania prywatnej inicjatywy kontrolą rządową. Ludzie obwiniają biurokrację, choć w rzeczywistości mają na myśli wszelkie wysiłki uczynienia państwa socjalistycznym i totalitarnym. Nasze czasy, pisze dalej Mises, charakteryzują się rozszerzaniem obszaru rządowej ingerencji w dziedzinę biznesu oraz wielu innych sfer spraw obywatelskich. Takie poszerzanie prowadzi do zastępowania zarządzania nastawionego na zysk zarządzaniem biurokratycznym. Tam, gdzie nie powinno ono mieć miejsca. Słowa Misesa są naprawdę nie mniej aktualne i dziś, proszę Państwa. Biurokracja rzeczywiście w Polsce rozrasta się i pokazują to wszystkie statystyki. Rozrost ten nie koreluje jednak dodatnio z ułatwianiem rozwiązania spraw biurokratycznych. Jednym z najbardziej uciążliwych przejawów biurokracji jest dla firm rosnąca konieczność tworzenia różnych sprawozdań dla urzędów. Na przykład wśród 38 krajów OECD czas potrzebny na zapłacenie podatków liczony w godzinach rocznie za 2019 rok mierzono czas potrzebny na przygotowanie, złożenie i zapłacenie trzech głównych rodzajów podatków i składek. Podatku dochodowego, VAT oraz składek na ubezpieczenia społeczne. To wśród, proszę Państwa, 38 rozwiniętych i demokratycznych państw OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska zajęła niechlubne ostatnie 38 miejsce za Chile i Węgrami, które też znalazły się z nami na podium, ale tylko w Polsce ten czas przekroczył 300 godzin i zbliżał się do 350 godzin rocznie w 2019 roku. To był wynik badania za 2019 rok, zatem przed Polskim Nowym Ładem zeszłego 2022 roku. Link do tego raportu OECD z grudnia 2020 roku pod filmem, tak jak zwykle i do innych źródeł. Z kolei w artykule Biurokracja a wzrost gospodarczy kraju profesor Aldona Zawojska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW pisze w 2004 roku: charakterystyczna dla polskiej biurokracji jest polityzacja sektora publicznego. Każda zmiana ekipy powoduje zdziesiątkowanie urzędniczej armii, zwłaszcza na wyższych stanowiskach. I cytuję Maxa Webera: przywódcy partyjni rozdają w nagrodę za wierną służbę wszelkiego rodzaju urzędy w partiach, gazetach, towarzystwach, ubezpieczalniach, gminach i państwach. We wszelkich walkach partyjnych chodzi nie tylko o cele rzeczowe, lecz przede wszystkim o patronat nad urzędami. Więc to spostrzeżenie Maxa Webera, że we wszelkich walkach partyjnych chodzi nie tylko o cele rzeczowe, lecz przede wszystkim o patronat nad urzędami, sprzed prawie 100 lat pozostaje aktualne w dzisiejszej Polsce. Jak pisze w 2004 roku pani profesor, przejawia się to w obsadzaniu stanowisk
w zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa, w zarządach funduszy pozabudżetowych czy agencji rządowych. Stanowiska te są często opłacane w sposób nie pozostający w żadnym związku z sukcesami i efektywnością kierowanych instytucji. Jako przykład podaję NFZ i spółki węglowe. Dziś też mamy przecież wiele przykładów. Na krótką metę jednak możliwość rozdawania posad jest korzystna dla każdej z partii, co tłumaczy niechęć poszczególnych ugrupowań do stworzenia apolitycznej służby cywilnej, gdyż zmniejszyłoby to istotnie możliwość umacniania władzy, patronatu i ograniczyłoby dostęp do funduszy publicznych, jak pisze pani profesor Zawojska. Tę obserwację, proszę Państwa, że biurokracja jest przynajmniej częściowo na poziomie synekur przejęta przez polityków, należy zbić moim zdaniem z obserwacją Misesa o przejmowaniu z kolei przez biurokrację sfer rynkowych. Poszerzanie biurokracji prowadzi do zastępowania zarządzania nastawionego na zysk zarządzaniem biurokratycznym, jak pisze Mises. Ja uważam, że to są spójne obserwacje. Tak jak synekury biurokracji przejęte są przez polityków, tak biurokracja, oczywiście nie bez wsparcia, a właściwie inspiracji polityków w ciągłych zmianach przepisów, przejmuje sfery życia rynkowego przez mnożenie regulacji, obowiązków i ich skomplikowania. Dalej w artykule Biurokracja, wzrost gospodarczy kraju profesor Zawojskiej w empirycznej analizie związku między biurokracją a wzrostem gospodarczym w Polsce w latach 1995-2002 pani profesor dowiodła, że istnieje ścisła, ujemna korelacja między zatrudnieniem w administracji publicznej, obronie narodowej, obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych oraz powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych, a stopą wzrostu gospodarczego kraju. Czyli wraz z rozrostem biurokracji wzrost gospodarczy spada. Tak wynika z badań empirycznych. Zauważmy, jak zrobili to ekonomiści Public Choice, Szkoły Wyboru Publicznego Buchanan, Niskanen, że organy administracji państwowej i samorządowej, biurokracja, są ulokowane na przecięciu sfery polityki i gospodarki, zatem zagrażają im w szczególny sposób próby wywierania nacisku przez zorganizowane grupy interesów. Jednocześnie w ekonomicznych modelach instytucji biurokratycznych przyjmuje się, że decyzje podejmowane są przez jednostki, zasada indywidualizmu metodologicznego, które maksymalizują swoją własną użyteczność, korzyść, zasada racjonalnego wyboru. Teoretycy Public Choice w krytyce biurokracji podkreślają, że biurokraci zwykle maksymalizują swoje bogactwo, korzyści i władzę, doprowadzając m.in. do rozrostu swoich instytucji, co odnotowuje już prawo Parkinsona. Wracając zatem do dobrze zorganizowanej zarazy, patrząc na rozrost biurokracji, odpowiadający temu rozrostowi wzrost uciążliwości dla petentów i spadek wzrostu gospodarczego, można się zgodzić z Parkinsonem o dobrze zorganizowanej zarazie, która przejmuje kolejne sfery działalności rynkowej, a przy tym sama jest dobrze zorganizowana, skoro skuteczna. Czyni to niestety skutecznie. Jednak tę zarazę tworzą i żywią głównie politycy poprzez rozrost legislacji, kolejnych wymagań z jednej strony, a z drugiej kontrolują biurokrację, bo mogą obciążyć dodatkowymi zadaniami, a nie przyznać etatów. A żądania biur co do zwiększenia etatów, wykorzystać tam, gdzie chcą stworzyć kolejne synekury. Niekoniecznie tam, gdzie są potrzebne. Tak to wygląda w świetle z jednej strony teorii public choice, a z drugiej w świetle praktyki, moim zdaniem. Wystarczy przejrzeć wyniki kontroli NIK, gdzie widać wielokrotne żądania zwiększenia etatów z uwagi na wzrost liczby zadań i brak odpowiedzi, a z drugiej strony statystyki mówią o zwiększaniu się i wydatków, i wielkości biurokracji jako całości. Zatem mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami interesów, które profesor Mankur-Olson nazwał koalicjami redystrybucyjnymi, konkurującymi między sobą o renty. Zatem pogoń za rentą, o której był oddzielny film Rent Seeking, nie dotyczy tylko alokowania zasobów przedsiębiorstw zamiast produktywność w pogoń za przywilejami, pogoń za rentą właśnie, ale także biurokracja goni za rentą, czyli w jej przypadku tak się organizuje, aby potwierdzić swoją ważność i konieczność rozrastania się, czyli im więcej i skomplikowanych zadań, tym lepiej dla synekur biurokratycznych, niekoniecznie dla poszczególnych pracowników biur oczywiście.
To każe nie sprzeciwiać się obciążaniu kolejnymi zadaniami przez nadzorujący rząd. Na przykład ośrodki pomocy społecznej coraz częściej zajmują się rozdawnictwem rządowych dodatków niż celami, które powinny realizować w istocie, odnajdywać i pomagać, prawdziwie pomagać tym, którzy tej pomocy faktycznie potrzebują. Tenże nadzorujący rząd czy samorząd również goni za rentą, rentą władzy. To tu jest sprawczość. A urzędy gonią za rentą, chronią swoją monopolistyczną pozycję poprzez statystykę, opracowania i opinie, wzrost zatrudnienia i rozrost administracyjny. Zatem odpowiadając na pytanie, czy biurokracja to nadal dobrze zorganizowana zaraza, wydaje się, że nie tylko z teorii wynika, że to trafna analiza. Temu przemożnemu, proszę Państwa, kierunkowi rozrostu biurokracji przez mnożenie, głównie przez sfery polityczne, przepisów, procedur, formularzy i sprawozdań i wskutek tego obniżaniu wzrostu gospodarczego służyć może tylko jedno – odwrócenie tego kierunku od góry przez napisanie przepisów od nowa. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca, zapraszam do lajkowania, zasubskrybowania, komentowania, pytań, uwag, wszelkiej polemiki.